myślę, że końcówki bardzo kontrolowane przez nas zespół. Dziewczyny ze Świecia postawiły się w obronie i bardzo dużo piłek wyciągały, nabijały na blok pierwszą, drugą, trzecią piłkę i później udało im się obić, dlatego było to troszkę irytujące. Aczkolwiek udało nam się jednak to skontrolować w końcówkach i wyjść zwycięsko 3-0. I to też jest ważne, że 3 punkty, bo teraz przed takim intensywnym okresem bardzo trzeba się oszczędzać. Grałyśmy z faworytem. Wychodząc na ten mecz, powiedziałyśmy sobie, że mamy zagrać po prostu dobrą siatkówkę, dobre spotkanie. Mamy teraz nowego trenera. Może to dla nas był taki bodziec i tak jak mówisz, faktycznie nie wyglądało to bardzo źle. Mecz momentami był wyrównany, ale w końcówkach to Chemik był lepszy i stąd ten wynik 3-0. Dobrze u nas zadziałało blok obrona w dzisiejszym spotkaniu i na kontrze kończyłyśmy ataki, które powinniśmy skończyć. My jesteśmy zadowolone, że to skończyło się w 3 setach. Myślę, że siła ataku Chemik nas przewyższał siłą ataku. Oczywiście blok Chemika jest dużo wyższy i myślę, że więcej razy nas zablokowały. Więc tak, siła w ataku i blok Chemika zrobiły tą różnicę. Myślę, że będzie na pewno bardzo ciekawy, będzie na pewno mocna zagrywka z ich strony, ponieważ grają u siebie i też pokazały już, z tego co pamiętam, na Superpucharze w Lublinie, że dobrze funkcjonuje u nich zagrywka. Ale będzie ciekawe spotkanie. My chcemy wygrać, one chcą pewnie wygrać, więc dołożymy wszystkich starań, żeby to się spełniło.